Cześć, tu Maciej, witajcie w kolejnym odcinku z serii Beyond Dwie Dusze. Przyszliśmy tutaj ostatnio, bo coś im tutaj walnęło i oczywiście wszystko spadło na nas, że my tutaj pomożemy, my umiemy, my najfajniej. Zaraz zobaczymy, co z tego najfajniej wyjdzie. Ja mam troszkę obawy i obiekcji, no ale dobra. Nie wiem jak ty, Aiden, ale ja się boję. Nie martw się, ja też. Mogę tutaj wejść? Mogę. Tyle trupów, co tam ostatnio było, to wiecie. Coś mi się wydaje, że tutaj chyba jednak nic. Nie, bo tam nie ma przejścia. Dobra, wracaj. No, tylko nie w szybę. Ale fajny jest efekt, że idziemy i słychać, że idziemy po bitym szkle. Fajne to było. Wiesz, jakoś mnie to nie zachęciło, że tak się na tą krew popatrzyłaś. Czy ja to mogę zrobić? Mogę. Świetnie. Winda nie działa. To schodami, bo zielonuszki dała. Dobra. Skoro tak mówisz. A. Dobra. Poszło. Już powinna działać, spokojnie. Weź ty tej krwi tak nie oglądaj. Nie, mam wrażenie, że głodna jesteś. W sumie taka koszyneczka. Już, spokojnie, spokojnie, on tylko nie żyje. Z tego co wiem, to nie jest gra o zombie, więc nic ci nie grozi. Żeby bać się żywych ludzi, nie umarłych. Skieruj, aby poznać wspomnienie. Aha, czyli to muszę. No i tu, o. Prawie było. Aha, czyli tak jakby na dwa. O. Działaj! Fajne to. No co, no nie żyje, no. Dostał walizką. Walizka potem spadła i zablokowała windę. O, cała historia. Dobra, czy my możemy jechać tutaj niżej? Ja aż się boję, co nas tam czeka. No nie jesteś przekonana, że tutaj chcesz iść, prawda? Nie, wreszcie też nie jestem przekonana. Chodź sobie przyjrzymy drugie zwłoki. Może one nam co innego powiedzą? Dobra, wstawaj. Nie wiem, jak to skomentować nawet. Nie mógł poprosić o jakąś pomoc czy coś? Czekajcie, możemy mu jeszcze jakoś pomóc. Tak, ciągnij go, ciągnij tam. Co, nie wiem, on jeszcze żyje, nie żyje. Może jakaś pozycja bezpieczna ustalona, te sprawy, co? To nie.
Tam się coś fajcz, więc... Dobra, a pan tu? Aha. Halo, miało nie być zombie. Ja widziałam! A nie! Aiden, chodź tu. Ty, my możemy z nim coś zrobić? Musimy wejść tu. Mamy kilka wspomnień. Aiden, wróć tam. Do Jody. No tu. Ale z tym czerepem nic nie zrobimy. No dobra, idziemy. Może się nie podniesie drugi raz. Ja tam bym się bardziej bała, słuchajcie, że ona tam zawsze dzieje z tym ogniem, no ale... A czemu ona poszła tam sama? No nie mogę sobie wziąć na chwilę... Bodyguarda jakiegoś? No zamknięte są tutaj te drzwi bardziej. Chyba, że. O tu. Właśnie to. Tak. Chodź, wozimy. Żaden zombie więcej nie wyskoczy. Wiem. Ja też to czuję. Są tutaj. Zmarzone kiełbaski? Czekajcie, ja chciałam... Nie, to wspomnienie chciałam. Tylko czekajcie, chyba Jody musi podejść bliżej do niego, nie? Tak. Wow. To taka podobna... Nie, Aiden, wróć. Bo ja chcę tutaj przejść, bo tutaj też chyba widziałem gdzieś człowieka ze wspomnieniem. O tego. Tu. Ja się nie zapytam, na co im te demony w tej piwnicy, no ale dobra. No. Ja jeszcze, słuchajcie, czekajcie, chcę Aidenem zobaczyć, co tutaj... Co dają, co można. Chyba sobie jakąś drogę ucieczki w tym momencie robię, z czego się cieszę. Tutaj chyba już nic więcej nie będzie. Jeszcze na tym. Dobra. A czekajcie, tu mi jeszcze świeci. Tu jest jeszcze wspomnienie jakieś. A my tu jeszcze nie byliśmy. Dobra, wracamy. Chodź, Jody. Czy ty możesz wyleźć tam? Bo to tak sugeruje. Nie lubię takich motywów, gdzie muszę właśnie łazić po wentylatorach. O, to są chyba te wentylatory klimatyzacyjne? Wentylacyjne? No nieważne. Dobra. Czy wy tam też widzicie ręce? Tu jeszcze kogoś słyszę. Dobra, ja podejdę sobie najpierw do tego tutaj ludzia. Tam jest jakiś.
Ja liczę, że on ma wspomnienia. Hej, jesteś tu? Jest. No podejdź do niego, podejdź. No, tu trochę bardziej w lewo. Lokalne pole energetyczne, które umożliwia stworzenie szczeliny łączącej. Nie, serio, cały budynek płonie, on prowadzi sobie wykład? Tyś pan normalny? Wiecie, że normalny człowiek już dawno by tu zaczadział? Ej, Dan, możesz coś, albo ty nawet z tym? Dziękuję. Zastanawiam, czy to ona zaczyna tak kaszleć. Aiden, ty możesz tu? Możesz, dziękuję. Daj spokój, to nie ma sensu, Aiden. On tu jest, no musimy się jakoś tam dostać. Super, teraz chodź. Mówię, no, mówię, że nie ma sensu. Damy radę, nie martw się. No, w tą stronę czekajcie, to jeszcze nie robiłam. Więc tak. No hej, co jest? Bardziej do góry? No. Jest. Wszystko dobrze? Jesteś radny? Ja nie dam rady! Okej, uspokój! One są wszędzie! Wiem, co mi to jeszcze przypomina. Demony z Murder Soul Suspect. Dobra, teraz idziemy do niego jeszcze po wspomnienia. Muszę powiedzieć, że to zbieranie wspomnień mi się bardzo podoba. Wow, to było ciekawe. Okej, no ale ja tam raczej nie mam iść, prawda? Bo... ja nie mogę wyjść tam ogień. No nie mogę. Żadnie nie staje tutaj. Tutaj w tą część biura mam... nie, no z tej części biura przyszłam. Aiden? Możesz coś? Tu jest. Dzięki. Widzicie, jak Jody nie może, to Aiden da radę. W sumie dobry uzupełniający się duet, nie? Serio, muszę ja to obsługiwać?
Teraz to pewnie w lewo będziemy mieli, nie? Sorry, ja wiem, że to nie jest śmieszne, ale no... Przestraszona Jodie akurat była. Możemy ci jakoś coś? Ej, no... Wiesz co, chodzisz tak skulę, jakbyś chciała do toalety. Nie, bo ja patrzę, czy on nie ma wspomnienia jakiegoś. Dobra, chodź. Ja bym stosunkowo chciała iść na lewo, on wybiegł z prawa. Ja bym tu poszła. Okej. Okay. Bałam się, że ta szyba z góry na nas spadnie, ją głowę zetnie. W średniej jakości horrorze tak by było. Czy to, że my jesteśmy tutaj ranni, ma znaczenie? Czy Aiden nas może w tym momencie... Nie, nie może nas uleczyć. Nie jesteśmy widocznie mocno ranni. Okej, okay, chodź. Tam ktoś jest, patrz. Pan jeszcze żyje? Wow. A to on tak płacze? Weź, możesz coś tu z nim? W ogóle dzisiaj praca kamery jest jakaś ciężka. Tu coś mogę, nie mogę. Aiden, chodź. Nie, ten już nie żyje. No i są chyba zdjęcia tego, co oni tu trzymali. No i tam dalej na razie nie mogę. No. Weź tędy przejdź, proszę, tak. Obróć mi widok o tu i... Tam pójdziemy. Chyba tędy mogę wyjść, prawda? Nie? No tutaj jest ten doktorek. Dobra, to co, tutaj mamy podejść? Coś tu ogarniemy? A, tu jest! Spokojnie, jestem Jodie. Pracuję u profesora Dawkinsa. Istoty wtargnęły do laboratorium. Z głębi otchłani. Schowałem się. One tu są wszędzie. Czają się. Proszę przejść do windy. Już działa. Proszę w tej chwili uciekać. Zostaniesz tu? Dlaczego nie? One cię zabiją. Nie jestem sam. Zawsze umieramy sam. Sorry, nie zdążyłam zareagować. Ej, no chciałam ci pomóc, a ty mnie tak traktujesz, wiesz co? Wow. W sumie samotny nie umarłeś, ktoś w tobie był. No nie w takim sensie, który jakbyście pomyśleli. Prościej teraz uciec do windy po prostu. Chyba panie potwajczyłeś. Nie w nogę, bo to moja. No dajesz, dajesz, mała, dajesz.
Od niego wspomnienia już nie chcę, wiecie? Jakbyście tak pytali. Dobra, on gdzieś tu siedział. Czy tutaj coś jest? Tędy chyba mogę wyjść. Tutaj są jeszcze truposze. Od was mogę wspomnienia czy coś? Mogę, chyba nawet powinnam. No, obróć. Wypuśćcie nas, no Boga! Te istoty przechodzą przez ściany! To ich nie powstrzyma! No, nie ma szans. Coś troszkę na zasadzie jak my zejdę na mnie. W sumie od tamtych nie ma chyba już co brać wspomnień, nie? Jeszcze oni nie mają. Aiden. No bo już przejdziemy, nie? Nie oddalaj się, okej? Dobra. Się zrobi. Czy ja teraz już tak bardziej potrzebuję Aidena, czy jeszcze nie? Myślę, że nie. Ja tu przejdę. Aiden, możesz jednak? Nie, no, ja liczyłam, że mi stół przesuniesz, no ale skoro nie, no to dobra, pójdę naokoło. Że ja się tak zapytam, czy tu można zginąć? Takie retoryczne pytanie. Ej, no nie wieszać nas, proszę! Tu mogę? Nie, tu nie, nie. To nie tu. Tu. No. Już nie przesadzaj, jesteś taka gruba. Okej. Kondensator jest blisko. Wyczuwam echo po drugiej stronie. Tylko spokojnie. Może uda nam się przemknąć. Jodie, dam radę. Czy wy panowie tutaj macie wspomnienia? Musimy tam przejść. Ja może ich zaczepiać nie będę. Ja już mówiłam, że tu zombie nie ma, niektórzy panowie wstawali. Nie mam karty. Cholera. No któryś pewnie ma. Masz pan? No. No podejdź do niego. Dobra, pan chyba nie masz. Wiecie co, chodźmy tu. Tu na pewno ktoś będzie miał. O, pan tu leżysz, wyglądasz jakbyś miał kartę. Tamten mówisz, że ma? Że tam z drugiej strony. Zaraz by... Aha, dobra, już. Bo na nich pokazuje na ciele, wiecie?
Nie, ten na brzuchu leży. A ten tu co leżał, pokaż go jeszcze raz. Dobra, on chyba nie miał. Ten. Masz. Weź ją. Jest. No nie, i znowu walka. Ej, no wszyscy na jedną? To jest nie fair. I dawaj tam szybko. Dalej. Z kartą. Dalej! Aiden, jesteś mi potrzebny! Odpuśćcie się! Proszę bardzo. Dalej! Jaka kolejka dalej. Tu się robi. Odpuśćcie się! Mam tylko nadzieję, że ci ubici już nie wstaną ponownie. Dobra, poszło. Tylko też mam nadzieję, że ty stąd wyjdziesz, wiesz? No śmigaj, śmigaj tutaj. Wszystko poniszczone. Masz pan jakieś wspomnienie, żebym widziała, co tu się stało? Coś jest nie tak! Wzrasta poziom energii w kondensatorze! Trzeba go wyłączyć! Teraz! Nie mogę! Nie mogę! Czyli to tak jakby samo nabrało mocy? Jest tam wszystko. O, ładnie to szaleje. Zrobili to. Portal do innego wymiaru. Nie działa. O kurwa. Nic się nie dzieje. Druga konsola. No serio, tam mamy wleźć? To może jednak nam się uda. No ty to masz pomysły. Ale wiecie co, ja myślę, że jej genialne pomysły sobie zrealizujemy w kolejnym odcinku. No, nie wiem ile jeszcze ten epizod by tutaj trwał. No, ale myślę, że na dzisiaj wystarczy. I tak jest lepiej niż się spodziewałam, bo spodziewałam się naprawdę czegoś strasznego, trudnego, a było całkiem miło i spoko. Więc dobrze, to my się... Co jest? Tu jesteśmy, no. To my z Jody, słuchajcie, i z Aidenem widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, a zatem wam bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, trzymajcie się, no i cześć!